Właśnie znajduje się pod peronem pierwszym Warszawy Zachodniej, czyli peronem dla pociągów WKD. A w tym miejscu powstaje na poziomie minus 2 przystanek tramwajowy, gdzie tramwaje mają dojechać już za około 2 lata. Jak to teraz wygląda w sierpniu 2024, jeżeli chodzi o budowę tramwaju do Warszawy Zachodniej? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Tramwaj, kierunek Zachodnia. Witam Was tutaj, cześć, ksiądz Zanosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z tramwaj, kierunek Warszawa Zachodnia. I w tym miejscu możemy zaobserwować pętlę tramwajową Banacha, na której aktualnie się jeszcze nic nie dzieje, ale w przyszłym roku zostanie odcięta od sieci reszty tramwajów warszawskich w związku z pracami w tym miejscu na Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Bo ulica Grójecka po części, przynajmniej na kilka miesięcy, zostanie zamknięta, jeżeli chodzi o ruch tramwajowy. Ruch samochodowy i na Bitwie Warszawskiej i na ulicy Grójeckiej ma zostać cały czas w tym miejscu pozostawiony. Jeżeli chodzi o możliwości skręcania w każdym kierunku, tego nie powiem, ale będzie się dosyć tutaj dużo działo. I może o tym wszystkim w dzisiejszym filmie dokładnie opowiem, zaczynając od tego skrzyżowania. Tutaj docelowo mają pojawić się przystanki na każdym z wylotów z tego skrzyżowania, wraz oczywiście z rozjazdami w każdym z kierunków. Relacja Banacha Centrum będzie miała dodatkowe prawoskręty i lewoskręty, jeżeli chodzi o torowisko tramwajowe. Tramwaje tutaj będą miały oczywiście rozjazdy w splocie i w tym miejscu w przyszłym roku planowany jest jednotor. Co oznacza? Oznacza to, że tramwaje w obydwu kierunkach na odcinku przez same skrzyżowanie, ale będą jeździć cały czas w relacji P plus R, Aleja Krakowska, Plac Narutowicza, będą jeździć po jednym torze, jeżeli chodzi o te całe w tym miejscu skrzyżowanie. Natomiast aktualnie tutaj jeszcze prace nie są realizowane, jeżeli chodzi o przebudowę skrzyżowania. Są realizowane tutaj przy drzewach, jak widzicie, przebudowy, jeżeli chodzi o części podziemne. Niemniej, same skrzyżowanie wygląda cały czas tak, jak wyglądało w tym miejscu przed rozpoczęciem wszystkich prac budowlanych. I większe prace zasadnicze tutaj mają się pojawić na przestrzeni przełomu 2024 i 2025 roku. Niemniej musicie się liczyć z tym, że tramwaje przez jakiś czas będą jeździć po jednym torze, a przez jakiś czas, czy tutaj przez parę miesięcy, tramwaje całkowicie najprawdopodobniej na okres wakacji znikną z relacji Plac Narutowicza, Banacha, jak i również P plus R, Aleja Krakowska. Więc będzie to trochę cienko, jeżeli chodzi o ruch tramwajowy na tym odcinku i będzie oczywiście tutaj jeździć zastępcza komunikacja autobusowa. A tramwaje przez jakiś czas w ogóle po prostu znikną z tej części Warszawy, więc Włochy będą bez tramwaju. Niemniej przechodzimy sobie do kolejnego odcinka trasy tramwajowej, czyli do tego, co tutaj się już dzieje. W tym miejscu powstaje aktualnie zjazd na poziom minus 1, później oczywiście pod parkiem tramwaj będzie zjeżdżać jeszcze niżej na poziom minus 2, natomiast w tym miejscu tramwaje będą zjeżdżać na poziom minus 1 do tunelu tramwajowego pomiędzy obydwoma jezdniami ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Na Bitwie Warszawskiej ma zostać cały czas pozostawiony ruch, ale on będzie taki, jak jest w tym momencie, czyli góra jedna jezdnia i po jednym pasie w każdym kierunku, ale ruch ma być pozostawiony w obydwie strony. Niemniej, jeżeli ktokolwiek z Was tędy już jeździł, chodził, bądź cokolwiek, wie doskonale, że tutaj są dosyć potężne korki, no bo tak to jest, jeżeli się jezdnie trzypasmową, a właściwie dwupasmową z buspasami, zwęzi do jednego pasa bez buspasów, no to po prostu będzie tragicznie. No i niestety tak tutaj jest aktualnie realizowane. Czemu to jest realizowane? Możecie całkowicie w tym miejscu zaobserwować, bo po prostu już powstają w tym miejscu ściany szczelinowe do tego samego zjazdu, jak również po prostu oczywiście wszystkie sieci podziemne muszą być przekładane w nową lokalizację. Tu z kolei na przykład przystanek autobusowy został przeniesiony przed skrzyżowaniem i mniej więcej w podobnej lokalizacji tu będą się znajdować przystanki tramwajowe w obydwu kierunkach, jeżeli chodzi o przystanek Szczęśliwicka. Co ważne, przystanek tramwajowy będzie znajdować się po tej stronie skrzyżowania, czyli po stronie, patrząc teraz, no od strony kamery, czyli po stronie wschodniej, znaczy po stronie południowej. Natomiast co ważne, po drugiej stronie od razu za przejściem dla pieszych i przejazdem rowerowym ma rozpocząć się pochylnia do tramwajów zjeżdżających w dół. Co ważne, jest ciekawe, z tego jeszcze powiem, że na całej Bitwie Warszawskiej po zakończeniu wszystkich prac budowlanych będą drogi rowerowe po jednej i po drugiej stronie. Nie z niej wraz oczywiście z wszystkimi przejazdami rowerowymi. Natomiast drzewa, ogólnie ich tutaj dużo nie będzie likwidowanych, pomijając te, które są faktycznie w kolizji, jeżeli chodzi o sieci podziemne, a pomijając to oczywiście dużo się nowych drzew też tutaj pojawi w ramach całej tej inwestycji. Przekrój po zakończeniu wszystkich prac w tym miejscu to będzie dwa pasy w każdym kierunku plus tory tramwajowe po środku, bez żadnych buspasów, bez wspólnego torowiska tramwajowo-autobusowego, bo po prostu tutaj tego nie dałoby się wytyczyć.
Mówiąc pod uwagę, że na dalszym odcinku po prostu tramwaje zjeżdżają na dół na poziom minus 1 i minus 2. Tu z kolei widzimy, że parę drzew będzie musiało zostać wycięte, głównie te po lewej stronie, bo w tym miejscu po prostu tunel tramwajowy no nie wyrobi się pod tymi drzewami. Znaczy tunel się pod drzewami by wyrobił, ale drzewa mają oczywiście korzenie głębsze. No i tunel jest realizowany odkrywkowo, a właściwie nie odkrywkowo, tylko po prostu metodą podstropową. Niemniej nie jest tutaj drążony tunel tarczami TBM, podobnie jak budowa metra, tylko faktycznie cały tunel jest realizowany z koniecznością rozkopania całego terenu, budową stropu, budową ścian szczelinowych oczywiście najpierw i następnie wykopem podstropowym, czyli w skrócie koparki i ciężki sprzęt wchodzą pod strop i realizują wykop na niższych poziomach. I tak to będzie realizowane na tym całym odcinku. Tutaj tramwaje będą na poziomie minus 1, to jak widzicie powstaje nowa przepompownia w tym miejscu. Więc oczywiście z przebudową wszystkich części, jeżeli chodzi o nową infrastrukturę, cała po prostu infrastruktura musi ominąć ten tunel tramwajowy w tym miejscu, więc w zależności od miejsca albo będą te rury ściągnięte pod sam tunel, albo oczywiście będą omijać samą pochylnię na dół. Więc tak to w tym miejscu, znaczy na okrągło po prostu, tak to jest tutaj realizowane. No całkiem jest to trudna realizacja, jeżeli chodzi o tą inwestycję, po prostu dużo tutaj tego jest schowanego. Natomiast jeżeli chodzi o przebudowę poprzednią parku 5-6 miejscu, czyli parku zachodniego, ona była tak realizowana, żeby żadne nowe drzewa nie były sadzone w miejscu, gdzie po prostu ten tunel jest aktualnie realizowany. Więc jeśli jakieś drzewa zniknęły, to były drzewa, które nie były teraz sadzone, tylko po prostu już tutaj były dłużej. Niemniej nad samym tunelem nie pojawią się drzewa, ale wzdłuż nowego tunelu powinny się pojawić nowe drzewa, chociaż nad samym tunelem może też coś się nowego pojawi. No, zresztą zobaczycie. Niemniej, jak widzicie na załączonych aktualnie ujęciach w tym miejscu, dokładnie widzicie, że po prostu tutaj prace są realizowane i aktualnie w samym parku są robione prace przy ścianach szczelinowych wraz również z tam małym i krótkim odcinkiem stropu przy samym odcinku już na zakręcie na końcu. Zresztą za chwilę zobaczycie go jeszcze raz ponownie z bliska. No, jak widzicie, tutaj prace całkiem są ładnie, sensownie już realizowane. Sam tunel ma być w tym miejscu oddany do użytku za około 2 lata. Zwężenie na Alejach Jerozolimskich mają się pojawić już w sumie niedługo. W sensie to jest kwestia właśnie wrzesień, październik. Jakieś pierwsze zwężenia tutaj mogą być organizowane. Natomiast tutaj, jak widzicie, tu jest jeszcze wyrównywanie terenu. Tu mamy już ściany szczelinowe realizowane. A na dalszym odcinku mamy nawet właśnie pierwszy strop tunelu. Tutaj się tutaj po prostu już pojawia. No i ten odcinek jest realizowany etapowo. Powiem wam tak, ten zjazd i ten wjazd w tym miejscu do tunelu tramwajowego będzie dokładnie tak samo realizowane jak to, co widzieliście ostatnio w filmie. Znaczy jeszcze tego nie widzieliście, ale zobaczycie w najbliższych dniach z STP Karolin, gdzie podobnie odkrywkowo za pomocą właśnie ścian szczelinowych, jak również wykopu podstępowego jest wykonywany wyjazd za stację metra Karolin na powierzchnię, jeżeli chodzi o tunel metra. Tu podobnie będzie po prostu wyjazd na powierzchnię jadąc od Warszawy Zachodniej i wjazd oczywiście pod ziemię jadąc w kierunku Warszawy Zachodniej. Tunel oczywiście będzie powstać też pod Alejami Zimskimi z przystankiem w tym miejscu, o którym powiem trochę bardziej na koniec tego filmu, bo sobie zejdziemy też na dół na poziom minus 2, żebyście zobaczyli, jak tam wyglądają prace już faktycznie powoli podstropowo. Niemniej zwężenie Alei Zimskich planowane nie jest, tak jak powiedziałem, w najbliższym czasie, z tym, że to zwężenie będzie oznaczać, że po prostu jezdnia będzie zwężona do 3 pasów w każdym kierunku. Aktualnie tam są 4 pasy plus w teorii bus pasy, właściwie przystanki autobusowe. Natomiast docelowo oczywiście ruch będzie tam taki, jaki był wcześniej, natomiast w trakcie prac po prostu trzeba to trochę zwęzić, bo trzeba nie przerzucać jezdnię z jednej na drugą, z trzeciej na czwartą stronę, żeby po prostu ruch utrzymać cały czas na Alejach Jerozolimskich, a jednocześnie wykonać pod nimi nowy tunel tramwajowy. A jeżeli chodzi o te przejście podziemne, które tam się znajduje, ono nie będzie w żaden sposób realizowane ani przebudowane w ramach tej inwestycji, przynajmniej takie aktualnie są na ten moment plany. Tymczasem w tym miejscu będzie w przyszłości przystanek tramwajowy Brylowska. Mówię w przyszłości, bo realizacja tego odcinka planowana jest najwcześniej na początek kolejnej dekady, czyli po 2030 roku. I tramwaje wtedy przejadą pod Warszawą Zachodnią dalej prosto do przystanku Szpital Wolski do ulicy Marcina Kasprzaka. Wtedy tramwaje będą mogły przejechać prosto jadąc z Wilanowa przez Ochotę i tutaj prosto właśnie dojeżdżając na Wolę na ulicę Kasprzaka. Będzie to niesamowite połączenie pomiędzy dzielnicami, ale na razie nie ma pieniędzy na tą inwestycję i jeszcze cały czas są analizowane jak to wszystko zrealizować. Niemniej, tak jak teraz lecimy, w tym śladzie będzie tutaj jechać tramwaj, a tu przy samych gazowniach starych będzie przystanek Brylowska.
pośrodku parku bez żadnej jezdni obok, ale będzie to całkiem urokliwy odcinek. Następnie tramwaj będzie wykonać dwa łuki, najpierw w prawo, później będzie skręcać tramwaj w lewo i w tym miejscu tramwaj już będzie zjeżdżać na dół pochylnią, prosto na poziom minus 1 i minus 2, gdzie w tym miejscu będzie się znajdować przystanek tramwajowy Dworzec Zachodni. Tunelowa przed samą Warszawą Zachodnią. Ten odcinek już nie został wbudowany, ale cały czas jest planowany, aby w tym miejscu przystanek tramwajowy na poziomie minus 2 powstał w ramach nowej własnej części tylko i wyłącznie tramwajów warszawskich. Z kolei przestrzeń komuturowa już tutaj powstała pod inny przystanek tramwajowy na poziomie minus 2. Tutaj przy peronie 9. Ta przestrzeń już powstała, nie jeden raz pokazywałem w filmach z Warszawy Zachodniej, jeżeli chodzi i o tramwaj, i o część kolejową. W tym miejscu mamy windy i schody, którymi w teorii można by zejść na sam dół. Windy są zaślepione, jak również same schody, natomiast one prowadzą na sam dół na poziom minus 2, gdzie w przyszłości będzie przystanek tramwajowy. W przyszłości nawet może nie aż tak dalekiej, może za 3-4 lata, bo aktualnie trwa projektowanie i trwa dogadywanie z aktualnym wykonawcą tej inwestycji, jeżeli chodzi o budowę tramwaju do Warszawy Zachodniej, aby od razu dociągnął ten tramwaj tutaj na ten odcinek do peronu 9. Czy to się uda? Zobaczymy. Ważne jest to, że na dole po prostu nie ma nic, jeżeli chodzi o infrastrukturę, czy to przystankową, czy to tramwajową. Trzeba byłoby tam wszystko oczywiście zrealizować od zera, ale sama przestrzeń nie jest tam zrealizowana. Co ważne, tamten przystanek będzie wyglądać dokładnie tak samo jak ten przy Aldechie Zimskich, czyli w tym miejscu. Czyli będzie mieć na każdym z przystanków w danym kierunku po dwie pary schodów ruchomych, czyli łącznie 8 ciągów schodów ruchomych na obydwu przystankach, po 2 do góry, po 2 do dołu na każdy z przystanków oraz zwykłe schody wraz z szybem windowym na każdy z przystanków. Więc całkiem rozbudowane. Niemniej, zanim tamta inwestycja będzie realizowana, sobie jeszcze trochę poczekamy. Aktualnie trwają rozmowy, trwają prace projektowe i zobaczymy, co z tego ostatecznie wyjdzie. Szkoda, że tego nie udało się zrobić od razu w ramach tego projektu. Nie w ramach jednej inwestycji, w ramach jednej umowy po prostu od razu dogadać, że tramwaje dojadą do peronu 9 i nie trzeba było tego tak wszystkiego rozdzielać na jedną część, na drugą część, teraz na siłę dogadywać. Całkowicie tego nie rozumiem, czemu to nie zostało zrobione w ramach jednej umowy, ale o tym już mówiłem nie jeden raz, więc się nie będę powtarzać. Tymczasem tu mamy właśnie przystanek tramwajowy na dole, który już w tym miejscu powstaje, a przynajmniej też podobnie jak tam przy peronie 9, przestrzeń technologiczna. Aktualnie znajdujemy się na poziomie minus 1, czyli w miejscu, gdzie w przyszłości będziemy dochodzić na wszystkie perony Warszawy Zachodniej. O tym widzieliście film jakiś czas temu z Warszawy Zachodniej. Chcecie go zobaczyć, macie teraz link w opisie i w karcie. Niemniej tutaj będziemy chodzić na wszystkie perony, jak i również schodzić na przystanek tramwajowy. Tu z kolei z tymi czarnymi, zasłoniętymi elementami mamy McDonalda i West Station, czyli tą halę dworcową przy Lajach Jezuńskich. Niemniej w tym miejscu będziemy mieli od razu przystanek tramwajowy, gdzie będziemy mogli na niego zjechać właśnie tymi schodami ruchomymi, jak i również oczywiście z windą, która będzie się znajdować po jednej i po drugiej stronie wraz ze zwykłymi schodami, które raczej będą wykorzystywane do trybów awaryjnych. Niemniej to wszystko w tym miejscu będzie zrealizowane i co ważne, tutaj widzicie, będą różne poziomy, jeżeli chodzi o te przejście podziemne. Oczywiście będzie wszystko mniej więcej wyrównane. Będą schody i będą windy, będą pochylnie podziemne, podobnie jak to było wcześniej. Niemniej przez to, że West Station i stare przejścia podziemne są na innej wysokości, trochę będzie różnic z wysokości, po prostu trzeba będzie przechodzić pomiędzy różnymi wartościami, jeżeli chodzi o schody. No to wszystko będzie raczej za pomocą schodów, a nie schodów ruchomych. Z kolei w tym miejscu mamy właśnie stare przejście podziemne, jak widzicie ono jest trochę wyżej niż te nowe przejście podziemne, które po prostu będzie mieć wyższy, będzie mieć wyżej sufit, ale oczywiście będzie też sztuczny, podwieszany sufit, więc aż tego to tak bardzo nie w tym miejscu nie będzie widać. Niemniej stąd będziemy schodzić na przystanki tramwajowe, a na dole one no oczywiście już się w tym miejscu w teorii znajdują. W praktyce jesteśmy właśnie na poziomie minus 2 i tutaj jeszcze nie zdecydujecie właściwie nic, jeżeli chodzi o nową infrastrukturę, bo podobnie jak na tamtym odcinku, tu aktualnie trwają tylko łącznie prace, jeżeli chodzi o realizację wszystkich prac, jeżeli chodzi o przestrzeń kubaturową. Drugi wykonawca, który właśnie realizuje pochylnie i tą część przy Bitwy Warszawskiej, wejdzie tutaj za mniej więcej rok na tą inwestycję i wtedy rozpocznie wykańczanie i realizację tego całego przedsięwzięcia. Jak nie widzicie w tym miejscu, aktualnie już powoli pojawia się strop poziomu minus 2. Poziom minus 2 jest o wiele głębszy niż poziom minus 1, bo po prostu trzeba zmieścić tutaj cały tramwaj z pantografem i z siecią trakcyjną, która się będzie znajdować nad samym tramwajem. Ja wraz oczywiście z całym torowiskiem tramwajowym w tym miejscu, więc właściwie będziemy mieli tutaj szyny pod szynami, bo szyny będziemy mieli i na peronach od 1 do 9, jak i również będziemy mieli szyny tutaj tramwajowe na dole, znajdujące się dwa poziomy niżej na poziomie minus 2. Aktualnie też możecie zobserwować w tym miejscu
że pojawiają się różnego rodzaju słupy, czy tej podpory, które po prostu będą podpierać cały poziom minus 1, czyli tam, gdzie będziemy się przemieszczać już niedługo, wzdy przejścia podziemnego. Na dole cały czas będą realizowane prace, jeżeli chodzi o tą przestrzeń. Tu z kolei będzie się znajdować klatka schodowa ewakuacyjna, jeżeli chodzi o wyjście stąd prosto na powierzchnię, więc to też tutaj będzie zrealizowane. A dalej, dalej w przyszłości, tak jak powiedziałem, tramwaje będą jechać i na Kasprzaka, jeżeli chodzi o odcinek przez Odolany, jak i również oczywiście do Poronu 9 i wzdłuż gazowni. To jest cały ten odcinek. Pomiędzy słupami będą tramwaje jeździć w jednym i w drugim kierunku, a po prawej stronie będzie przewidziane miejsce na ciąg pieszo-rowerowy prosto na drugą stronę do Woli, łącząc Wolę z Ochotą. No dobrze, trochę przesadziłem. Po prawej stronie nie będzie żadnego ciągu rowerowego ani pieszego. Będzie tylko łącznie przestrzeń technologiczna z częścią taką jak chociażby napowietrzanie, wentylatornie też w tym miejscu, bo po prostu tutaj nie ma zbytnio powietrza na tamtym drugim odcinku. Tu całe to musi być zapewnione, oczywiście cały system bezpieczeństwa, który tutaj będzie zapewniony, jeżeli chodzi o systemy antypożarowe, wyjścia ewakuacyjne, drogi, zasilanie całej sieci trakcyjnej w tym miejscu, więc tutaj nie będzie oczywiście części pieszo-rowerowej. Niemniej, patrząc z tej perspektywy, właściwie na nią jest miejsce. I choć pięknie by to wyglądało, oczywiście jest to całkowicie w tym miejscu raczej nierealne, no przynajmniej w teorii. W praktyce możemy tutaj zaobserwować, że tutaj pojawiają się właśnie, tak jak powiedziałem, już te słupy w tym miejscu, podpory. Powoli niektóre z nich już są zabetonowane na poziomie minus 1. Tutaj tam najbliżej po lewej stronie aktualnie jeszcze jest niezabetonowana. Widzimy tylko łącznie zbrojenie jej całej, zresztą podwójne zbrojenie, bo tam jedno leży na ziemi. Widzimy też już mniej więcej zarys, w którym miejscu oczywiście będzie strop całego tego poziomu, czyli poziomu minus 2, jak i również widać po prawej stronie i po lewej stronie fundamenty pod schody ruchome, które tutaj oczywiście będą się znajdować. Takie same fundamenty są już aktualnie zrealizowane na poziomie minus 2 przy poziomie 9 pod przejściem podziemnym. Więc tu wszystko jest aktualnie realizowane. Pomiędzy tymi fundamentami znajdują się też oczywiście fundamenty na klatkę schodową i windę, która jest właśnie w tym miejscu mniej więcej przewidziana. To jest chyba, z tego co pamiętam, na windę, bo obok windy będzie faktycznie bardzo blisko klatka schodowa na powierzchnię. No i dalej oczywiście, nie, tu będzie na klatkę schodową, dalej będzie oczywiście część, jeżeli chodzi o właśnie schody ruchome, które będą tam dalej schowane. Więc tego tutaj trochę będzie. Jeżeli chodzi o przystanki tramwajowe, tutaj będzie to zrobione standardowo, jeżeli chodzi o Warszawę, czyli będą dwa perony boczne. Na razie tramwaj będą dojeżdżać tylko łącznie tutaj do peronu właśnie numer 1 WKD. I będą zmieniać swój kierunek za pomocą tramwajów dwukierunkowych przed samymi przystankami. Pod Alejami Zimskimi będą się znajdować rozjazdy takie same jak chociażby na Winnicy się znajdują, czy mniej więcej podobne jak na Gagarina, czyli tramwaj będą przed wjazdem na przystanek zmieniać swoje odpowiednie tory i następnie po prostu będzie zmiana kabiny i jazda w drugą stronę. Na razie planowana jest, by tutaj dojechała tylko łącznie jedna linia tramwajowa. Będzie to najprawdopodobniej linia tramwajowa albo 11, ale raczej najprawdopodobniej to będzie 14. Jadąca prosto z Wilanowa bądź też z Gagarina, a w tym miejscu możecie zaobserwować ścianę, która się znajduje, za chwilę zobaczycie ją od drugiej strony, to jest po prawej stronie ściana wschodnia całego przejścia podziemnego i tunelu tramwajowego, a tu teraz co widzicie i tą ścianę, którą za chwilę dotknę ręką, to jest ściana, która w tym miejscu jest tymczasowa. Ona tutaj jest, ale niedługo zniknie, bo ta ściana musi być wyburzona przez drugiego wykonawcę, który będzie realizować w tym miejscu tunel, a właściwie dojazd tramwajowy z Bitwy Warszawskiej, bo tutaj po prostu kończy się część Warszawy Zachodniej. Następnie będzie tunel tramwajowy właśnie z tymi rozjazdami ciągnący się dalej prosto do skrzyżowania na Bitwy Warszawskiej 1920 roku, z dalej z odcinkiem na Grójecką, na Centrum i oczywiście na Banacha, a dalej w przyszłości wzdłuż Pola Mokotowskiego. Więc to jest całkiem ciekawie tutaj rozplanowane. Jeden wykonawca robi przestrzeń, drugi wykonawca robi tunel dojazdowy wraz z całą infrastrukturą w środku, więc będzie to całkiem ciekawe. Przy okazji, ciekawostek wam też powiem, że pomijając to, takie, które widzicie, że aktualnie chodzimy pod rusztowanie, na którym aktualnie jest betonowany i zbrojony cały strop tego poziomu minus 2, to też warto powiedzieć, że w tym miejscu będzie pierwszy odcinek tramwajowy, gdzie tramwaj będą jeździć pod ziemią bez jakiejkolwiek widoczności. Mamy odcinek z kilkoma zakrętami. Dlatego też tramwaj warszawski tutaj podczas projektowania i tej całej inwestycji musiały zaprojektować zupełnie nowy system, jeżeli chodzi o Warszawę, jeżeli chodzi o po prostu semafory i informacje dla motorniczych, jak będą jechać w tunelu, żeby po prostu nie wjechać w drugi wagon w tym miejscu. Oczywiście nie będą ograniczenia prędkościowe w tym miejscu, nie wiem jaka maksymalna będzie prędkość w tym miejscu, nie spodziewałbym się niczego dużego, bo faktycznie tutaj tramwaje będą jeździć po zakrętach i po łukach, niemniej nie będą stać w korku, tak jak teraz wszystko stoi, więc jakby to jest dosyć duża zaleta, jeżeli chodzi o dojazd do Warszawy Zachodniej, nie jadąc pociągiem. Niemniej, tu będzie zupełnie nowy system sterowania ruchem, jeżeli chodzi o tramwaje, bo po prostu nie będzie żadnej widoczności na tej części podziemnej, bo będą dwa zakręty najpierw w prawo, jadąc od Grójeckiej,
a później w lewo i później będzie wyjazd na przystanek tramwajowy. Dalej pod Warszawą Zachodnią będą też rozjazdy tramwajowe właśnie w kierunku dwóch krańców na Kasprzaka i w kierunku właśnie Bitwy Warszawskiej, więc całkiem te podziemne miasto w tym miejscu, jeżeli chodzi o tramwaje, będzie rozbudowane. Jak to będzie wyglądać i funkcjonować, będę wam oczywiście pokazywać krok po kroku w kolejnych filmach z Warszawy Zachodniej, jak mi się uda wejść na budowę, jak już system będzie testowany, jak cała inwestycja będzie się zmierzać ku końcowi, co będzie za około 2 lata. Niemniej do tego czasu będzie dużo trudniej, będzie dużo postępów prac i filmy z tramwaju do Warszawy Zachodniej co miesiąc. I kolejny film oczywiście pojawi się w tym miesiącu, bo to są ujęcia z sierpnia 2024, a już mamy aktualnie 3 września, jak ten film nagrywam. Niemniej, jeżeli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze oczywiście was również zachęcam do zostania patronami Aviznosha, jak również zawsze dziękuję bardzo Budimexowi za możliwość wejścia na tą część podziemną, którą aktualnie oni realizują jako wykonawca inwestycji Warszawa Zachodnia i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach z Warszawy Zachodniej, z tramwaju do Warszawy Zachodniej i oczywiście z części kolejowej. Obydwie te serie są realizowane co miesiąc, natomiast już w tym momencie wam powiem, że raczej na ten tunel tramwajowy, który będzie realizowany właśnie od Bitwy Warszawskiej, nie będę mógł tak swobodnie wchodzić jak tutaj na Warszawę Zachodnią, bo po prostu trochę są inne warunki, jeżeli chodzi o wykonawcę i inwestora. Niemniej, do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Film z przelotu z tej inwestycji już widzieliście, więc właściwie za 2 tygodnie widzimy się ponownie na tej inwestycji, ale już tylko z powietrza. Cześć!